Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wiadomo było, że przed szczypiornistami KSZO bardzo trudne zadanie. Do Ostrowca na ligowy mecz przyjechał bowiem wicelider tabeli pierwszej ligi grupy C, Czuwaj Przemyśl. Pomarańczowo-czarni słabo rozpoczęli spotkanie, a kandydat do awansu wyszedł na prowadzenie 3-0. I choć w dalszej części gry Ostrowczanie wyszli nawet na prowadzenie, to w końcówce skuteczniej zagrali szczypiorniści z Przemyśla i do przerwy to oni prowadzili 16-14. Było nam ciężko, mimo to potrafiliśmy chociaż pierwszą połowę utrzymać na dobrym poziomie i walczyć z nimi jak równy z równym, mimo że cele naszych zespołów są inne, ale to boisko to zupełnie co innego niż cele. Na początku drugiej partii pomarańczowo-czarni grali jak równy z równym, jednak po 40 minutach to goście pokazali większe doświadczenie i szybko odskoczyli na kilka bramek. Dodatkowo boisko musiał opuścić Adrian Wojkowski za czerwoną kartkę wynikającą z ilości kar. Czuwaj prowadzenia nie oddał już do końca spotkania i wygrał 32-26. Zdawało się sobie, że jedziemy na teren, gdzie będzie nam ciężko grać. Przyszedł nowy trener, widać, że zespół złapał jakieś nowego ducha, że tak powiem, dostał. Mimo że dzieli nas spora różnica w tabeli i zdajemy sobie sprawę, że gramy trochę o inne cele. To mówię, jechaliśmy tu z nożem na gardle, wiedząc, że o każdy punkt będziemy musieli mocno powalczyć i wyrwać je stąd. I tak też było na boisku. I bardzo długo męczyliśmy się i bardzo długo trwało, zanim złapaliśmy swój rytm grania i dało nam się odskoczyć na kilka bramek. Szkoda, że to, co szykowaliśmy, nie wszystko nam się udało zrealizować dzisiaj, bo cały tydzień pracowaliśmy pod kątem zespołu z Przemyśla i bardzo dużo o nich wiedzieliśmy. Mimo wszystko jednak jakby jakość zawodników w tym zespole zdecydowała. Ja muszę powiedzieć, że mimo że przegraliśmy ten mecz, to mogę być w dużym stopniu zadowolony z tego, co zespół prezentował na boisku. Aktualnie KSZO Odlewnia Ostrowiec zajmuje 10. miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy C. Kolejne spotkanie pomarańczowo-czarni rozegrają 7 marca na wyjeździe z rezerwami Orlen Wisły Płock.